Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Watch Dogs. Został oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek. I dzisiaj wlatujemy z kolejnym questem. Czemu mi się zablokowała? Okay. Biorę auto jak swoje, nie? Jadę na teren misji w takim razie. Tamten jak się obsrał tam daleko. A nawet w niego nie wywaliłem. Dobra. O co chodzi w tym queście? Zaraz się ludziska dowiemy. Słabe auto do sterowania, tak szczerze mówiąc. Ciężko się prowadzi. Bardzo nieintuicyjne. Hakowanie online. Ofiara hakowania. Wrogi Maecher przejął zlecenie hakowania online, by wykraść od ciebie dane. Znajdź maczera, który cię hakuje. Może on być nad lub pod tobą. Ukrywać się na dachu, w pojeździe lub w tłumie. Profiluj każdego, kogo podejrzewasz o hakowanie. Shit, he's trying to hack in. Maybe if I trace his signal back, I'll find him before he breaches my phone. There you are. You're mine now. Zabij zanim ucieknie? Serio? Mam go po prostu ten? No i chuj. Daj auto. Daj auto. Kurwa, wiedziałem, że się nie zmieszczę. Dawaj, dawaj, ruchy. Dobra. Wow. Twój rozgłos określa, jak dobrze jesteś rozpoznawalny w społeczności maczerów. Zwiększaj swój rozgłos, rywalizując z innymi maczerami w zaleceniach online. Wraz ze wzrostem rozgłosu zyskaj dostęp do nowych zdolności. Fixers are mercenaries, they work for a paycheck. Someone's issued a contract on me. That's bad fucking news. If I remember right, these guys communicate through the grid. To jest ta broń, którą chciałem mieć. Be advised, a patrol car has been dispatched after the suspect. No, to będzie ciekawe uciekanie z buta. No to nie, zło mnie suka dojechała. Ej, czekajcie, jak wysiądę, to wsiądę im do auta. Chodź, cyk. Nie, udało się. Ej, ale kurde, źle niepotrzebnie pobiegłem do parku, nie? Trzeba było po prostu wziąć. I oczywiście. No, someone's taken an interest in me. Fixers are mercenaries, they work for a paycheck.
Someone's issued a contract on me. That's bad fucking news. If I remember right, these guys communicate through the grid. Czy jeszcze raz będę musiał uciekać? Jak tak? I tym razem mam motor. Dobra, otwórz aplikację ze zleceniami online. Czyli to. Śledzenie online, wybierz hakowanie online i poproś o cel. Gdzie ja jestem? Bo bym chciał wiedzieć w sumie. Tu chyba, tak? To jest jakby pewnie mój... In fact, no time like the present. Let's see what kind of contract I can pick up. No dobra. One of our high value targets is in town. We need you to hack them and install a back door for us. Looking for trouble? Hey, did you hear Rushmore talking? Gonna help us. Aha, to na tej zasadzie działa. Na tej zasadzie to działa, ale to walcz z kimś przeciwko komuś, tak ogólnie? Jakby w grze online? Jak tak, to tego nie chcę robić. Bo to w sumie nie dla mnie, nie? Ja tam wolę sobie fabułką. Popykać. Dobra, gdzie jest ten jakby... Tu jest kampania. Furkę jakąś by się dało ogarnąć. Tam coś fajnego stoi, weźmy to. Tutaj mogę sobie jakieś hakowania online robić, ale to... Nie interesuje mnie za bardzo. Bo nie chce mi się rywalizować z przeciwnikami. Ale trochę lipa, nie? Bo myślałem, że ten... Ja mogę biegać sobie w kółko cały czas. Tej stacji benzynowej chyba to było. Jest gdzieś w ogóle licznik, ile ja jadę? Jak mi zajechał drogę, Menel. Mocna fura. Z importu. I hamulce ma dobre. A dobra, to jest ten quest, który chciałem na samym początku robić. Dobra, okej, no to git. Kurwa, znowu jakimś gównem muszę jechać.
Capitol Police managed to interrupt a nighttime invasion on a manufacturing plant. One assailant died at the scene, while one remains at large. Expect delays within Parker Square as police have set up roadblocks. Tym się nie da jeździć. Pościg policyjny składa się z trzech faz. Skan, unikaj żółtych okręgów. Właściwie pościg zgub policjantów, znikając ich pola widzenia. Poszukiwania, opuść szary okręg albo ukrywaj się, aby upłynie czas. Dobra, ale gdzie on jest? Bo to jest zajebiste pytanie, nie? Czemu takim gównoautem muszę akurat jechać? A nie przejadę tędy, a nie przejadę. No dobra, ale jestem coraz bliżej, nie? Przejadę tędy jakoś, przejadę, spokojnie. Coś wykombinujemy. Znowu nie mam dobrego auta. Gdyby tak uciekać policyjnym. Ale chujowe macie auto, panowie. Siadaj do tego. Kurwa, ślepy zaułek, no naprawdę. Okay. Dobra. Wow.
Okej. Dobra, okej, wracamy. Jak w Need for Speedzie. To, że mnie przez chwilę gonili, to nie znaczy, że ten... że mnie znaleźli, nie? W Need for Speedzie zawsze się tak robiło, że jak jechałeś, nagle gubiłeś pościg i po chwili przejeżdżałeś koło radiowozu, który cię 2 sekundy wcześniej golił, nie? I za cholerę nie wiedzieli, kim jest. W sumie nie czaję, czemu tędy nie można przejechać. Mogę wjechać autem. A, inaczej, tu jest auto. Czyli mogę wyjechać autem. Hope you have an invitation or you're dead. I'm the driver. Fuck, man, what took you so long? You got a car, this thing's shot to hell. No. My rule's your car. That's the job. All right, well, come on, man, let's go. To podziurawiona lekko, nie? Ładnie brzmi. Dyskretne prowadzenie auta, by umknąć wrogiemu poszukiwaniu. Opuść teren poszukiwań, nie dając się wykryć. Możesz również ukryć się w zaparkowanym pojeździe naciskając F. Uwaga! Wrogowie mogą wykryć twój pojazd, jeśli będą w pobliżu. Wciśnij gaz W, aby ponownie uruchomić silnik w swoim pojeździe. Możesz również ukryć się... Dobra, F. Just stick to the plan. I know what I'm doing. That how your buddy wound up dead? Keep your head down. No kurwa. Szybko poszło. What the shit? Eddie's dead. I left him back there. Oh man, the cops came out of nowhere. Jak? Przed chwilą się udało ten typ przejechać tak po prostu. What the shit? Eddie's dead. I left him back there. Oh man, the cops came out of nowhere. This is bad. Just follow the route and keep an eye out. The cops are still searching. Your route's gonna get us killed. Sit back and keep quiet. Damn, it's a patrol car. I see it. Ciężko się tym autem steruje, szczerze mówiąc. Okej, tu mam go dostarczyć. Oh fuck, man, they said you were good. You did it. Nie ma sprawy. W ogóle się czuję po tych niebieskich liniach, jak mam jechać, jak w Polsce. Jakbym jeździł, niektórzy ludzie tak jeżdżą. Autostrada, powiedzmy, że mamy jakimś cudem te 3 pasy. I koleś z lewego pasa, siu, w ostatnim momencie na prawo, nie? Polska, kurwa. Dobra, no dojechaliśmy. What the fuck? That's Lucky Quinn. Why's the club boss meeting us? He's not meeting us. He's meeting you.
Someone new. I swear, I don't know what happened. There wasn't supposed to be anybody. I mean, it's a computer plant, right? I turn around, the alarm's going off. The cops got there so fast. I didn't... Shh. Quiet now. It's all over, son. I got it, at least, right? That's what matters. It is indeed what matters most. Here's how the world turned. Not much room for fuck-ups. Oh, I get that, Mr. Quinn. I do. It wasn't my fuck-up, though. Yeah, it wasn't. Yeah, no, calm now. It's all right. Calm? Get a chance to talk to your mama? Call your friends? Not so long ago. Your girl? No, sir. I was in a hurry. That's good. Very good. Mr. Quinn, put off! Okay. You can tell your employer I'll call again. If ever I need another delivery. Okay. Fucking Quinn. He runs the Chicago South Club. These assholes have been preying on Chicago since before I was born. I could have done the city a huge favor if I put one between his eyes. Tak działa ukrywanie się w aucie. I've been trying to stay away from. It always comes back hard. That can't happen again. Hey, how'd it go? You finished that job yet? You thought I'd be okay working for the fucking club? A paycheck is a paycheck. You gotta start separating the morals from the moolah. Relax. Listen, I can hook you up with my guy. He'll find you better driving gigs if you want. Yeah, sure. I don't know if I'll take them. Give him my name. Who says no to extra cash, right? Oh, and since you asked, Maurice is doing just fine in his new home. Okej. Postęp w grze. Sprawdź swoje postępy za pomocą menu postępów w swoim smartfonie. Zaznacz daną aktywność i naciśnij wybierz, aby zobaczyć powiązane nagrody. Kończ wymagane aktywności, aby blokować kolejne nagrody. What? Misje główne 3 na 9. O kurde. Tu trochę tych misji pobocznych jest. Ej, mam ochotę zrobić wszystko, nie? Tak szczerze mówiąc. Powiedzmy, że chcę to. I co tutaj mam? I to mogę sobie wszystko na mapie znaleźć? Instruktor... Co? Okej, daj ci questa jakiegoś, nie? Something for you. We need to meet. Meet? What, face to face? Should I look for a guy in a mask? No mask. Just follow my signal. I thought you never wanted to meet. I don't. But we need to meet. No dobra. This guy crossed a line. He's gonna answer for it. He's fresh from a heist.
Well, there's still time to stop him before he disappears. On jedzie w tym kierunku, nie? Pierdoli mi. Bo nie chodziło o tych, tylko o tamtego. Ale lipa. Ale mogę to powtórzyć, nie? Tak, dobra, okej. Okay. Tylko kurwa auta nie mam. Byku, dawaj furę. Dobra, ale jaki sposób mogę go obezwładnić? Bo to jest zarąbiste pytanie, nie? W takim sensie, że no mam jechać obok niego i co? Zastrzelić go? Nie mogę wyjąć broni, nie? Jest jakaś opcja ze światłami, nie? Tylko że za wcześnie teraz to zrobiłem. Widzę, że panowie się tu nie pierdzielą, będą przejeżdżali, okej. Okay. Teraz się gra zbuguje. O, dobrze, git, sami się uszkodzili. Dobra, nie mogę w nich uderzyć, bo wtedy się zaalarmują, tak? No właśnie. Kurwa, ilu ich wyskoczyło, ja pierdolę. Ale najgorsze jest to, że w aucie nie mogę wyciągnąć broni. Dobra, no ale mniej więcej już wiem, co mam zrobić, nie? Daj auto. Jeszcze raz to zróbmy. Jak nie uda się, to zrobimy to już w następnym odcinku. Na początek. Ale dobra, myślę, że rozwalenie ich... Obezwładnienie ich przy użyciu rozwalenia się o... No ja
pierdolę, naprawdę jakieś kurwa kółko. Dobra, no spróbuję rozwalić to auto na przejeździe, nie? Kurde, niestety. Na tym się nie udało. Może po prostu kałacha wyciągnę następnym razem. Czemu oni na stopie się zatrzymali? To znaczy, rozumiem, że się na stopie zatrzymali, ale czemu przypuścili gościa, który stąd skręcał w lewo? Kurde, mocni są, zatrzymali się od razu, nie? Ty se kpisz, chłopie, jaki ty masz pancerz w ogóle. Ej, to naprawdę ich będzie ciężko ogarnąć. Dobra, tak jak mówiłem, jak się nie uda teraz, to już zrobimy to sobie w następnym odcinku. Na teraz to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie i do zobaczenia już jutro w kolejnym odcineczku z Watch Dogsów. Miłego popołudnia, trzymaj się, cześć.